10 najlepszych występów na Eurowizji. Konkurs piosenki Eurowizji, czyli wydarzenie powszechnie uważane za festiwal kiczu i tandety. Kilka godzin występów Barbie i Kenów. Zwariować można, ale od czasu do czasu pojawi się artysta wyjątkowy, utalentowany i absolutnie nie pasujący do reszty. I o takich właśnie dziś Wam opowiem. Aleksander Rybak, białoruski wokalista i skrzypek, który na Eurowizji w 2009 roku reprezentował Norwegię, czyli państwo, w którym mieszka od 4 roku życia i właśnie ten konkurs wygrał. Co zresztą nie jest dziwne, bo po 19 piosenkach naszpikowanych sztucznym basem nagle wychodzi gość, który gra na skrzypcach, prawdziwym fizycznym instrumencie. Normalnie raj dla uszu i moim zdaniem to jest idealny przykład tego, jak powinna brzmieć piosenka na międzynarodowym konkursie, a do tego piosenka jest inspirowana folklorem. Years ago, when I was younger, I kinda liked a girl I knew. 9. Katrina and the Waves. Brytyjski zespół założony w 1981 roku w Cambridge reprezentował Wielką Brytanię na Eurowizji w 1997 roku. Ich utwór Love Shine a Light zyskał niezwykłą sławę w tamtym czasie, stając się właściwie ogólnoświatowym hitem, a przy okazji na konkursie zdobył 227 punktów, czyli ustanowił rekord. 8. Lena Meyer-Landrut, niemiecka piosenkarka, która reprezentowała Niemcy dwukrotnie w 2010 i w 2011 roku. Tutaj powiemy o występie w 2010, czyli utworze Satellite, który był zarazem pierwszym od 1998 roku utworem, który odniósł światowy sukces. Utwór dotarł do pierwszego miejsca list przebojów w 6 europejskich krajach: Danii, Finlandii, Niemczech, Norwegii, Szwecji, Szwajcarii. Do tego Lena przyciągała bardzo swoją osobą. To był kolejny konkurs, na którym co chwilę przewijali się pewni siebie, obcykani i przerabiani po milion razy wykonawcy słonecznego popu i nagle pojawia się babka, która ogarnia chyba mniej niż osoby przed telewizorami. No i się jej wygrało. 7. Arash i Aysel, czyli duet, który zdobył wielkie uznanie tutaj w Europie Wschodniej. Muzyków swoimi opiniami mocno wspierał krytyk muzyczny pan Leszczyński, zaś na samym konkursie z artystami spotkał się Władimir Putin. Była to reprezentacja Azerbejdżanu na konkursie w 2009 roku, w skład której weszła Aysel, azerska piosenkarka, oraz Arash, irański muzyk i producent. A do tego jest to drugi przykład po Norwegii, artysty, który zainspirował się folklorem. Jeśli ja widzę reprezentację państwa egzotycznego, to się spodziewam właśnie takich trochę blisko wschodnich nut. I tu je można usłyszeć, no i to jest fajne. A do tego Arash gra na taru, no kurwa, kto dzisiaj gra na taru? Pewnie mało kto wie, co to jest. Tłumaczę, to taka mała azerska gitarka. 6. Pertti Kurikan Nimi Päivät, fiński zespół muzyczny grający muzykę punkową, założony w 2009 roku podczas charytatywnych warsztatów dla dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. 4 muzyków chorych na autyzm i zespół Downa wystąpili jako reprezentacja Finlandii w 2015 roku. Zaraz pewnie będą komentarze, a bo oni wystąpili tylko dlatego, że są niepełnosprawni, inaczej by nikt ich nie przyjął. Tak, kurwa, są niepełnosprawni i reprezentowali stolicę rocka na Eurowizji. I jest to świetne i ja jestem za.
5. Måns Zelmerlöw, Szwed, który reprezentował swój kraj w 2015 roku. Bez wątpienia do zwycięstwa przyczyniły się efekty, które zastosowano podczas występu, a bez nich pewnie by się nie wygrało. No ale co z tego? Artysta to nie tylko muzyk, ale wizerunek, show i energia. A wszystko wyglądało niesamowicie, a pan Måns potrafił przekazać pokłady pozytywnej energii. He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow, son. And tell the others to go sing it like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. 4. Nina Sublatti. Ponownie rok 2015 i tym razem mój faworyt z tamtego konkursu. Urodzona w Moskwie reprezentantka Gruzji. W pracę nad występem byli zaangażowani producenci, choreografowie, styliści, specjaliści od efektów. Dopracowane wszystko w najmniejszych szczegółach. I udało im się stworzyć taki klimat, którego się nie widuje w takich miejscach. Wszędzie różowe blondynki. Och, śpiewam, że cię kocham, uwielbiam was, I tak po 40 razy, aż człowiekowi nadmiar cukru wzrasta i nagle pojawia się coś takiego, no kurde, super. Chciałbym powiedzieć, że pojawia się babka z jajami, ale w przypadku Eurowizji zabrzmiałoby to trochę nie na miejscu. 3. Arm MP3. Co do babki z jajami, pamiętajcie, co powiedział Ted. There are no chicks with dicks, Johnny, only guys with tits. Nie mówię o tym bez powodu, bo jesteśmy teraz na Eurowizji 2014, czyli tej, w której wygrał osobnik skrajnie skrzywiony. Moim faworytem był tego dnia Arm MP3 z Armenii. Posłuchajcie. Dwa, teraz Betoni. Fiński zespół heavy i power metalowy wzorujący się na zespole Manowar. Reprezentant Finlandii konkursu piosenki Eurowizji w 2008 roku. To był taki powiew energii. Chyba powiew, jebana nuklearna fala pozytywnej energii. Nie wiem, jak to się stało, że nie wygrali, no ale wymiatali, a do tego śpiewali po fińsku. A fiński jest tak cholernie dźwięcznym językiem, dosłownie stworzonym do śpiewania. Jeden, Lordi, fiński zespół muzyczny założony w 1996 roku, zwycięzca konkursu piosenki Eurowizji z utworem Hard Rock Hallelujah w 2006 roku. To był po prostu odjazd po całości, chyba pierwszy przypadek, kiedy reprezentacja wyłamuje się zupełnie ze schematu, odwala coś niezrozumiałego dla 99% ludności świata, wzbudza kontrowersje, pod halą dochodzi do protestów i w tym całym zamieszaniu wygrywa. Panie i panowie, bądź jak to zaśpiewał Mr. Lord i bracia i siostry, Hard Rock Hallelujah. It's